Tutaj mamy końcówkę 2021 roku i firmy w dzisiejszych czasach doskonale zdają sobie sprawę, że tradycyjna reklama przestaje działać. Coraz więcej firm skłania się ku content marketingowi i współpracy z twórcami. Porozmawiajmy dzisiaj na ten temat. Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Galiński. Od trzech lat prowadzę swój własny biznes online w oparciu o YouTube'a. Działam w segmencie hobby i w tych odcinkach dzielę się z Tobą swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, tym, co mnie spotkało i jak z danej sytuacji wybrnąłem, jak ją rozwiązałem, tak żeby działać systematycznie, żeby ten kanał stanowił moje źródło utrzymania i żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, zapraszam Cię bardzo serdecznie także do skorzystania z mojego darmowego kursu audio audiobook znajdziesz w opisie pod filmem. Mówi ono o tym, jak wykonać te pierwsze kroki, jeżeli chodzi o zarabianie na swojej pasji. Dzisiaj rozmawiamy na temat e, współpracy z firmami. Jest to temat rzeka, dlatego, że współpraca jest tyle samo pewnie co relacji między twórcą a firmą. Więc na pewno jest, trudno jest taki jednoznaczną uniwersalną opinię i wskazówki wydać. Ale powiem Ci o swoich doświadczeniach i powiem, jakie wnioski wyciągnąć, powinnaś wyciągnąć z tego, co mnie spotkało. Przede wszystkim jak kanał zaczyna być zauważalny. Ja byłem zauważalny mniej więcej już. Po może dwóch latach działania, to firmy zgłaszają się zwykle na zasadzie takiej, że chciałaby, żebyś przetestował jakieś produkty na tym swoim kanale. I zwykle jest to barter, czyli przesyłają ci produkt, a ty robisz jego np. product placement albo robisz jego recenzję. Nawet krótką, ale jest on ten produkt obecny. Część firm też prosi o to, żeby umieścić linki do produktu w opisie filmu. I to zwykle jest ok, jeżeli jesteś twórcą, który zaczyna, który stawia swoje pierwsze kroki, i ten produkt spełnia Twoje oczekiwania. Może Ci się przydać na przykład w tworzeniu YouTube'a, albo może Ci ułatwić życie, to faktycznie warto, jeżeli jest spójny z tym, co robisz. Bo jeżeli firma oferuje Ci produkt, na przykład wartościowy, ale on jest zupełnie niespójny, z Tobą może warto byłoby odpuścić. Ja miałem szereg różnych propozycji, niektóre bardzo dziwne, niektóre lepsze. Na przykład zgłosiła się do mnie pani z VPN reklamująca VPN, która chciała, żebym przez okres testowy robił to za darmo, tak? Ona mi tylko da akces do swojego VPN, a mój własny VPN, a ja mam przez pół roku na przykład testować i reklamować takie VPN za darmo. Wtedy pani sprawdzi, czy to działa i czy sprzedaż wzrosła. Z tych linków. Niektóre firmy podsyłają Ci też linki Twoje, takie afiliacyjne, systemowe. Po których widzą aktywność. Niektóre proszą tylko i wyłącznie o to, żeby umieścić link do produktu i żeby ten produkt był obecny właśnie w danym epizodzie. I to jest mniej więcej OK na tym pierwszym etapie. Generalnie patrząc na współpracę z firmami, jest parę rzeczy, o których trzeba wspomnieć. Jak Twój kanał będzie rósł, na pewno Twoje wymagania i oczekiwania powinny również rosnąć, bo nie zapłacisz rachunku produktem i okazuje się, że jeżeli chcesz produkt sprzedać, niejednokrotnie jest. Tak, że ten produkt jest wystawiony na stronie za powiedzmy 1500 zł, ale ty, jak chcesz sprzedać, to ten produkt będzie zwykle pójdzie za jakieś 900 zł, żebyś też nie musiał, nie musiała czekać przez rok na to, żeby go sprzedać. To zwykle ta wartość powinna być około 30-40% nawet niższa niż ta cena katalogowa. Więc z tym się liczy. Druga rzecz, o której powiedziałem, to firma nie płaci tyle za produkt, ile on kosztuje na stronie, więc bądź świadomy, że koszty, jakie ponosi firma, to jest zwykle 20-30, w zależności czy jest to producent, czy dystrybutor, tylko lub trochę więcej, połowę kosztów, które, czy ceny, którą widzisz na stronie. Także na to należy zwrócić mega uwagę, bo wydaje się to super atrakcyjne, ale tak naprawdę, po pierwsze, nie zapłacisz rachunków, po drugie, nie sprzedasz tego produktu, po trzecie, ta firma, gdyby chciała zreklamować się, musiałaby zapłacić dużo, dużo więcej i zapłacić w pieniądzach, więc to są te trzy podstawowe rzeczy. Zwróć uwagę, jakie są oczekiwania wobec ciebie. Czy masz podpisać umowę? Jak wygląda ta umowa? Czy to jest tylko barter? Czy dostaniesz na przykład za to kasę? Jeżeli tak, to jaką masz formę działalności, czy możesz sobie na to pozwolić? Czy wystawisz im fakturę? Jest szereg takich rzeczy. Niektóre firmy przysyłają absurdalne propozycje, po prostu wręcz nawet nie odpowiadam, bo one są. no. Nie chciałbym obrażać ich, ale one są żałosne, te propozycje. Ktoś mi proponuje, żebym za, zareklamował jakiś no, słaby, tani produkt, który jest wart, nie wiem, 50 zł czy 80 w ramach barteru i jeszcze mam podpisać umowę, jeszcze mam e, kary, jakieś obostrzenia, więc nawet nie odpowiadam na takie rzeczy. Są też e, takie firmy, które oczekują, żebym e, zrobił na przykład serię czegoś też za darmo, albo e, oczekują tego, że ja będę im wysyłał do akceptacji. Na przykład swoje filmy na YouTube'a, oni będą akceptowali moje treści. Jedną z kuriozalnych spraw jest to, że jeżeli firma ci wypożycza produkt i jeszcze ma z tego reklamę, jeszcze dostarcza, niektóre filmy są aż tak bezczelne, tak postępują wobec twórców i to trzeba sobie powiedzieć, że jeszcze masz w umowie to, że jak uszkodzisz ten produkt, to musisz zwrócić całą wartość tego produktu w cenie katalogowej. Nie w tej cenie, o której mówiłem, że firma zwykle. Ponosi 30-50% w zależności, czy to jest producent, czy dystrybutor, to nie może być tak, że oni cię chcą obciążyć całością. Nie dość, że wypożyczą ci produkt, to jeszcze całością, bo z tego nic nie masz. No chyba, że jest to jakaś nowość tak nie wiem, wszedł iPhone 13 Pro Max i możesz dostać nowe pożyczenie ale zwykle tego typu egzemplarze powinny to być egzemplarze testowe a po drugie taki egzemplarz powinien być ubezpieczony. Jak cokolwiek się stanie, to nie jest z, nie z, nie z Twojej winy, to nie powinna być taka sytuacja, że Ty ponosisz koszty całkowitej, że ponosisz tą cenę, która jest w katalogu i że całość jest po Twojej stronie, bo firma na tym mocno korzysta. Początkującym youtuberom jest trochę trudno zacząć ze współpracami. To jest tak trochę jak zyskanie etatu zaraz po studiach, tak, gdzie wymagane jest, nie wiem, 25 lat i, i 15 lat doświadczenia, Zawodowego. Wiadomo, że są pewne rzeczy, a które są zupełnie się wykluczają, na przykład przyjęcie reklamy barterowej taniego produktu, a do tego duża społeczność obserwujących, dużo, dużo fale więc wiele rzeczy się wyklucza. Ale w pewnym momencie, niezauważalnie, okaże się, że współpracy i propozycji jest coraz więcej. Ja przy teraz 20 tysiącach subskrypcji, bo jesteśmy na progu, za miesiąc powinno być 20 tysięcy subskrypcji, ale mam raz w tygodniu zwykle propozycje współpracy i wiele z tych propozycji od, odrzucam, dlatego że po prostu ja nie zapłacę rachunków produktem, tak, jak mi ktoś przynieś, przyśle, Taniego gimbala, czy przyśle mi inna, inną tanią rzecz. Jeżeli te produkty leżą w mojej gamie, której mogę używać, produktów, które mogę używać na co dzień, tak? Czy to jest dobry filtr ND, szary na przykład do tworzenia filmów, albo dobra karta pamięci, lub podobne rzeczy, jak najbardziej tak. Ale jeżeli to jest coś totalnie z tyłka, na przykład VPN, gdzie pani mówi mi, że powinienem przez kwartał testować, to nawet nie odpowiadam na takie na takie propozycje, takie oferty, współprac. I bądź świadomy, że w, świadoma, że w pewnym momencie musisz zacząć nauczyć się mówić nie też. Bo inaczej będziesz tworzyć tylko pod życzenie innych, to nie będzie już dłużej twój kanał. Czy twoja społeczność, tylko będziesz słupem ogłoszeniowym. Więc moim zdaniem nie powinno się zgadzać na każdą propozycję, tylko na taką wartościową. Ważne też jest, żeby dać coś Twojej społeczności. Jeżeli masz taką sytuację, że ktoś pro, proponuje ci barter, to zrób tak, żeby dostać drugą taką sztukę i żeby rozdać w ramach konkursu, quizu. Nie losowo, ale żeby Twoja społeczność coś zrobiła, i osoba, która na przykład napisze najciekawszy komentarz, albo pierwsza e, odpowie prawidłowo na pytanie podczas live streamu, otrzyma ten produkt, bo wtedy jest to takie dosyć e, fair w stosunku też do ludzi, którzy cie, Ciebie lu, lubią, poświęcając swój najcenniejszy czas, żeby Ciebie oglądać, czy żeby ciebie czytać e, na, w postach, e, więc to jest fair w stosunku do nich. No i później już kwestia finansowa, jeżeli wchodzi. Finansowanie trzeba zabezpieczyć się prawnie, żeby na przykład nie, nie zapłacić kary, prawda? Uzgodnić parę rzeczy, przewidzieć sobie sytuację, kiedy na przykład dostaniesz kasę, czy to będzie tydzień, miesiąc, a może rok po tym, jak ten film czy post się ukaże, więc wiele rzeczy trzeba ustalić. No i kwestia też negocjacji, jakie to mają być wartości. Jeden dzień pracy, jeżeli wnosisz, wydaje się, że tylko jeden, ale najpierw trzeba przygotować wiele rzeczy, czyli na przykład ustalić z tą firmą szczegóły, później napisać scenariusz, zastanowić się, jak można taki produkt wpleść w Twoje treści, następnie zrealizować to, poddać prost, postprodukcji, i następnie, jeszcze masz kolejne aktywności, rozliczenie z tą firmą. Więc to wszystko może zająć wcale nie jeden dzień, ale na przykład tydzień. Jeżeli bierzesz coś, nie wiem, za jakieś drobne pieniądze, może się okazać, że to są po prostu zbyt drobne. Ja zwykle staram się przy współpracach, jeżeli mam współpracę finansową, żeby jeden dzień to było minimum 1000 złotych. Za mniej nie, nawet nie skłaniam się, bo to nie ma absolutnie sensu. No, chyba że nad czymś mi bardzo zależy, prawda? Ale jeżeli mi na czymś zależy i ja wychodzę do firm, to zwykle dostaję rabat w wysokości 30 do 50%. Na dany produkt. Rzadko mi się zdarza, żebym miał produkt za darmo. Przy tej skali, w której działam, zwykle mam 30-50% rabatu na zakup czegoś, co na czym mi bardzo zależy. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o współpracę. Na dłuższą metę. Yy, Współprace są dobre na początku, ale jeżeli chcesz się rozwijać dalej, pamiętaj, że współprace są nieskalowalne. Czyli po jednej współpracy na tydzień będziesz wymęczony, wymęczony, więc lepiej robić działania skalowalne. Zbierać sobie adresy mailowe, mieć swoje produkty elektroniczne, albo chociaż webinary, które kosztują parę złotych, ale jest to skalowalna wartość. Coś, czego się nauczysz i coś, co rozwiniesz, i w pewnym momencie przeskoczysz właśnie tą dźwignię. Gdzie jeden webinar jest w stanie Ci dać na przykład 10 tysięcy złotych, a żadna współpraca na takim etapie rozwojowym, jeżeli chodzi o twórców, nie da Ci tego, prawda? Bo żeby zarobić 10 tysięcy, to ty potrzebujesz na przykład 50 osób, które zapłacą ci 20 zł za dostęp do webinaru. I to jest normalne i to działa w ten sposób, tak skalowalna sprawa. Natomiast współpracę rzadko na takim etapie rozwojowym, gdzie jest mały kanał, mała społeczność, czy stosunkowo nieduża, żeby współpracę przyniosły Ci takie efekty, a jednocześnie dosyć dużo energii pochłaniają. Trzymam za Ciebie kciuki, jeżeli chodzi o podejmowanie współprac z firmami. Pamiętaj, nie... Podejmuj też pochopnie decyzji. Zobacz, jacy są to ludzie, czy są decyzyjni, czy muszą zapytać się szefa, i to wszystko trwa trzy miesiące, zanim szef się na coś zgodzi. Więc na to też weź poprawkę, czy ktoś jest decyzyjny, czy nie w danej sytuacji, i podchodź ostrożnie. Ty wcale nie musisz z nimi współpracować, to im powinno zależeć. A jeżeli coś Ci się nie podoba, to po prostu to wyraź najlepiej mailem i pamiętaj, żeby ustnych też ustaleń nie podejmować, tylko wszystko minimum mailem. Trzymam za Ciebie kciuki, życzę wszystkiego dobrego, jeżeli spodobał Ci się ten materiał i widzisz w tym wartość, skorzystaj sobie też z tego warsztatu dotyczącego trzech pierwszych kroków na zarabianiu w oparciu o swoją pasję. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, miłego dnia i do zobaczenia już niedługo. Cześć! Do zobaczenia. Pa!